Jeżeli szukacie niedrogiego, a jednocześnie dobrej jakości wideorejestratora samochodowego, koniecznie zobaczcie ten materiał. DDPI Z40 to obecnie jeden z najpopularniejszych na rynku modeli kamer samochodowych. Oferuje dodatkową tylną kamerę, a także świetnej jakości nagrania w rozdzielczości 2,7K. Zarówno przednią, jak i tylną kamerę przetestowałem w różnych warunkach i biorąc pod uwagę cenę tego urządzenia, uważam, że musicie przynajmniej wziąć ją pod uwagę przed zakupem. Zapraszam więc do sprawdzenia recenzji. Kamera DDPI Z40 oferowana jest obecnie w różnych wariantach, w tym przede wszystkim tańszej bez GPS-a i nieco droższej z wbudowanym GPS. Jak widzicie, na moje testy trafiła ta droższa, ale przy okazji częstych promocji również ten model możecie kupić relatywnie niedrogo, porównując jego cenę z konkurencją. Link do aktualnej oferty znajdziecie pod filmem. Na początku sprawdźmy, co znajduje się w zestawie. Poszczególne kamerki spakowane są osobno. Większe pudełko to oczywiście przednia kamera. Na początku wyjmujemy kamerę z zamontowanym już uchwytem na szybę. Między uchwyt a szybę naklejamy jeszcze dołączoną naklejkę elektrostatyczną. Instrukcja obsługi jest w kilku językach, w tym również w języku polskim. Dostajemy też zapasową taśmę klejącą 3M. Długi kabel USB do podpięcia zasilania z samochodu do kamery. Ładowarka do gniazda zapalniczki na wypadek, gdybyśmy nie mieli w samochodzie gniazda USB. Jest też niewielkie narzędzie ułatwiające schowanie kabla w podsufitce i desce rozdzielczej samochodu. To jest zatem to, co dostajemy z przednią kamerą. Tylna znajduje się w osobnym pudełku. Ta kamera nie ma już osobnego uchwytu, tylko taśmę klejącą 3M. W zestawie jest też 5-metrowy kabel do zasilania kamery. Jest bardzo długi, bo musimy wpiąć go w przednią kamerę. Jest też osobna instrukcja obsługi. I zapasowa taśma klejąca. To jednak nie koniec tego, co możemy kupić, decydując się na kamerę DDPI Z40. W ofercie jest jeszcze specjalny zestaw do zasilania trybu parkingowego. Jest to rozwiązanie opcjonalne, ale przydatne w celu zapewnienia stałego zasilania kamerze. W zasadzie jest to kabel z wtyczką do gniazda OBD. W wielu innych kamerach widziałem coś podobnego, ale z podłączeniem albo bezpośrednio do akumulatora, albo do bezpieczników. Tutaj mamy chyba wygodniejsze gniazdo OBD. Poza 3-metrowym kablem mamy tutaj przylepce ułatwiające schowanie kabla. Jak więc widzicie, zrobił się z tego spory zestaw akcesoriów i kabli do montażu. Przyjrzyjmy się z bliska samej kamerce. Wizualnie muszę powiedzieć, że mi się bardzo podoba. Całość jest wykonana estetycznie i sprawia solidne wrażenie. Na bocznej ściance mamy mikrofon i slot na karty microSD. Możemy tutaj włożyć kartę do 128 GB. Obsługa kamery odbywa się z wykorzystaniem 4 przycisków. Na ściągawce widzicie, który do czego służy. Sama obsługa jest dosyć intuicyjna, co zaraz sami zobaczycie. Kamerka ma wbudowany ekran o przekątnej 2 cali, który moim zdaniem w pełni wystarcza, aby obsłużyć podstawowe funkcje i sprawdzić, co de facto się nagrywa. Pod przyciskami mamy niewielką diodę informującą o pracy kamery. Od spodu widzimy natomiast odpinany uchwyt, który do szyby montujemy dołączoną taśmą 3M. Na plecach urządzenia mamy natomiast dwa gniazda. Do USB-C wpinamy kabel zasilania, a do gniazda typu mini jack wpinamy kabel z tylnej kamerki. Od frontu mamy niewielki regulowany ręcznie obiektyw. Możemy tym samym łatwo ustawiać właściwy kąt nagrywania. Znacznie prostszą budowę ma tylna kamerka. Tutaj poza obiektywem i zamontowaną już taśmą klejącą mamy tylko niewielką diodę na bocznej ściance informującą o stanie pracy kamery. Montaż kamery, a zwłaszcza jej ewentualny demontaż, ułatwia dołączona naklejka elektrostatyczna. Dzięki temu unikniemy skrobania z szyby taśmy klejącej. Taśmę 3M naklejamy dopiero na wspomnianą naklejkę. Miejsce montażu musimy dobrać pod własne preferencje. Ja preferuję umieszczanie kamery na środku szyby pod lusterkiem. To, co z mojej perspektywy jest największą bolączką tego typu kamer, to zasilanie. Aby działać, kamera musi być podpięta kablem USB. Ten warto zamontować w podsufitce i doprowadzić pod deską rozdzielczą do gniazda zasilania. Większość nowych samochodów ma już gniazda USB.
chociaż niekoniecznie są one umieszczone w wygodnym miejscu z punktu widzenia montażu kamery. W razie czego w zestawie mamy jeszcze ładowarkę do gniazda zapalniczki. Takie rozwiązanie umożliwia jednak zasilanie kamery tylko przy włączonym zapłonie. Po jego włączeniu kamera się automatycznie załączy. Hello, Didi Pi. Start recording. Ale po zgaszeniu auta wyłączy się również automatycznie już po kilku sekundach. Jeżeli zależy nam na nagrywaniu tylko w trakcie jazdy, to nie ma problemu. Takie zasilanie w zupełności wystarczy. Kamera ta ma jednak również funkcję monitoringu parkingowego. W tym trybie zacznie nagrywać, kiedy wyczuje jakieś drgania w samochodzie, w szczególności jakieś uderzenie z zewnątrz. Aby korzystać z tej funkcji, musimy jednak skorzystać ze wspomnianego kabla z interfejsem OBD. Sprzęt sprawdziłem i działa, ale oczywiście należałoby go schować pod deską. W trybie parkingowym dioda kamery zapali się na czerwono. Po włączeniu zapłonu kamera przejdzie na tryb normalny i powiadomi nas, czy coś się nagrało. Create new video while parked. Start recording. Po zgaszeniu zapłonu kamera równie szybko przejdzie na tryb parkingowy. Co bardzo ważne, ten zestaw OBD ma system zabezpieczający przed rozładowaniem akumulatora. Tryb parkingowy współpracuje również z tylną kamerką, o ile będzie w tym czasie podłączona do kamery głównej. Omówmy teraz obsługę kamerki. Mamy tutaj cztery przyciski, którymi możemy przeglądać menu, sprawdzać nagrania, czy też szybko włączyć lub wyłączyć nagrywanie dźwięku. W menu warto na początku zmienić język na polski. Minusem jest natomiast to, że komunikaty głosowe dalej będą po angielsku. Audio recording off. Audio recording on. Stop recording. W każdej chwili możemy też poprzeglądać wcześniejsze nagrania podzielone na mniejsze pliki. Podstawowe nagrania zapisywane są na karcie w pętli, natomiast do osobnego foldera trafiają nagrania ze zdarzeń drogowych bądź parkingowych i te nie będą nadpisywane. Tutaj na przykład kamera zapisała moment trzaskania drzwiami przez pasażera. W menu możemy zmieniać rozdzielczość zapisu, czas zapisu obrazu, głośność komunikatów, czy też czułość, z jaką kamera ma reagować na wstrząsy. Przy niższej czułości prawdopodobnie na zwykłe trzaśnięcie drzwiami już nie zareaguje. O ile sama obsługa za pomocą przycisków jest dosyć prosta, o tyle kąt nachylenia kamery na szybie może być problemem, na przykład przy przeglądaniu nagrań. Z pomocą w takiej sytuacji może przyjść nam aplikacja na smartfony, gdyż kamera ta ma wbudowany moduł Wi-Fi i możemy ją sparować z aplikacją Didi Pi. Link do aplikacji znajdziecie w instrukcji, ale możecie ją również znaleźć w sklepie Google, jak również Apple'a. Ta sama aplikacja współpracuje już z wieloma kamerami tej marki. Sparowanie nie jest zbyt trudne. Aplikacja w dużej mierze jest przetłumaczona na polski, aczkolwiek niektóre rzeczy są po angielsku. Jak widzicie, mam tutaj sporo różnych ustawień. Znacznie więcej niż z poziomu samej kamerki. Przede wszystkim w aplikacji możemy przeglądać nagrania na linii czasu i wybierać interesujący nas fragment. Możemy sobie na przykład nagrać kilka kluczowych sekund i zapisać w osobnym pliku, który potem gdzieś wyślemy. Możemy jednak, podobnie jak z poziomu kamerki, przeglądać poszczególne minutowe klipy. Zobaczmy zatem, jak wyglądają nagrania. Przednia kamera to 5 milionów pikseli i obraz o maksymalnej rozdzielczości 2,7K. Model ten korzysta z matrycy Sony EMX335, a ostateczną jakość możecie ocenić sami. Obrazu nie poddawałem żadnej obróbce, jest to goły plik z kamery. Poniżej możecie zobaczyć, że kamera może dodawać do nagrania datę, godzinę, a także rejestrowaną prędkość. Ta ostatnia jest mierzona tylko w wersji z GPS-em.
Filmy nagrywałem na przełomie października i listopada, głównie w trakcie szarówki i kiepskiej pogody. Aczkolwiek wybrałem kilka różnych warunków oświetleniowych. Moim skromnym zdaniem jest nieźle, aczkolwiek widziałem już lepsze jakości nagrania, chociaż w znacznie droższych modelach. Filmy tego typu nie mają jednak pięknie wyglądać, tylko rejestrować najważniejsze zdarzenia drogowe. W wielu przypadkach najważniejsze będzie rozczytywanie tablic rejestracyjnych. Testowałem już kilka modeli i z reguły efekt różnił się w zależności od warunków oświetleniowych i prędkości, zarówno naszej, jak i rejestrowanych aut. Tutaj widzicie, że kamera zarejestrowała perfekcyjnie numery nawet pod ostrym kątem. A skoro mowa o kącie nagrywania, to w przypadku przedniej kamery jest to 140 stopni. Tylna kamera to natomiast 125 stopni. Jakość nagrań z tylnej kamery jest już znacznie gorsza. Mamy tutaj 2 megapiksele i jakość Full HD. Sama rozdzielczość nie jest tutaj najgorsza, ale to, że nagrania są dosyć ciemne. Problemem niewątpliwie może być też mniejsze lub większe przyciemnienie tylnej szyby, ale uważam jednak, że i tak nagrania są dosyć ciemne, a kamera kiepsko radzi sobie z jaskrawymi kolorami. Przy większej prędkości i większych odległościach trudno byłoby już nam zarejestrować tablice rejestracyjne. Podobnie ma się sprawa w przypadku nocnych nagrań. Tablice rejestracyjne możemy rozczytać dopiero przy bardzo niewielkiej odległości, a jakość nagrań jest taka, że nie musiałem nawet anonimizować twarzy towarzystwa w nagrywanym aucie. Na plus należy natomiast zaliczyć to, że również tylna kamera rejestruje czas i prędkość. Spójrzmy jeszcze, jak wyglądają nocne nagrania z przedniej kamery. Tutaj jakość jest już dużo lepsza i przy wolnej jeździe lub postoju wszystko dobrze widzimy. Ale jak auta już ruszą, to robi się nieco trudniej. Kamerką możemy również zrobić zdjęcia, których jakość niewiele różni się od jakości samych nagrań wideo. Kamera DDPi jest w stanie rejestrować również dźwięk z wnętrza samochodu. Właśnie słyszycie nagranie prosto z mikrofonu tego urządzenia. Jadę w korku, jak zapewne widzicie, więc te dźwięki z zewnątrz są w miarę spokojne, nikt tu nie szaleje. Słychać co najwyżej dźwięki hamulców. Natomiast ja rozmawiam teraz z Wami tak, jakbym rozmawiał z pasażerem siedzącym obok. Musicie sami ocenić, na ile jest to dobra jakość dźwięku. Z mojej perspektywy chodzi na to, że na potrzeby takiej kamery tego typu jest to wręcz świetny dźwięk, świetna jakość dźwięku, no lepszej jakości raczej bym tutaj nie oczekiwał. Wróćmy jeszcze na chwilę do aplikacji na smartfony. W niej możemy zobaczyć, jak kamera rejestruje znacznie więcej parametrów niż tylko aktualną prędkość. Mam tutaj podane takie parametry jak chociażby wysokość nad poziomem morza, maksymalną prędkość, czy też przejechany dystans, a nawet pokonaną trasę na mapie. Ale niestety z moich testów wynika, że nie wszystkie te parametry udaje jej się rejestrować. Nie wiem, z czego to wynika. Być może coś źle ustawiłem, ale w większości przypadków był problem z lokalizacją na mapie. Zmieniałem różne ustawienia, ale za każdym razem był jakiś problem, aby zapisać współrzędne i pokazać lokalizację na mapie. Na szczęście z mojej perspektywy jest to niepotrzebny na co dzień bajer, podobnie jak oferowane w aplikacji funkcje społecznościowe. Aplikacja zachęca nas do dzielenia się swoimi nagraniami w internecie. I jest tutaj też funkcja określona jako Sense Reality 2.0, służąca m.in. do nagrywania relacji z wyścigów. Możemy tu tworzyć filmiki z elementami rzeczywistości rozszerzonej, do których szybko dodamy wybraną muzyczkę i następnie kilkoma klikami udostępnimy w internecie. Abstrahując od sensowności dzielenia się takimi nagraniami,
Muszę powiedzieć, że również ta funkcja kiepsko działa. Na ekranie pojawia nam się prędkość widocznych aut, jak również nasza odległość od nich, ale obawiam się, że dane te są bardzo orientacyjne. Potrafią też bardzo szybko znikać lub po prostu pojawiać się w przypadkowych momentach. Na początku myślałem, że to może kwestia pogody, czy też złego kąta ustawienia kamery. Ale jednak kolejne próby pokazały, że funkcja ta wymaga jeszcze co najmniej aktualizacji oprogramowania. W przeciwnym razie uzyskacie prędkości chmur na niebie. Pora zatem na podsumowanie. DDPi Z40 to niedrogi wideorejestrator, który oferuje bardzo dużo funkcji, być może więcej niż potrzebujecie. Najważniejsza jest tutaj jednak rejestracja obrazu, a to sprzęt ten robi bardzo dobrze. Zwłaszcza obraz z przedniej kamery jest świetnej jakości. Sprzęt ponadto bardzo dobrze rejestruje aktualną prędkość, co często może być bardzo pomocne w przypadku udowodnienia czyjejś winy w razie kolizji. Ze swojej strony zalecałbym zatem wybór modelu z wbudowanym modułem GPS. Nieco gorzej wypada obraz z tylnej kamerki, ale ta pełni tutaj raczej funkcję pomocniczą. Poza tym, jeżeli nie zależy Wam na obrazie z tyłu, wtedy nie musicie jej montować. Możecie też zamontować ją na przedniej szybie, aby rejestrować obraz z wnętrza pojazdu. Atutem kamery jest jeszcze sposób montażu uchwytu. Samą kamerę możemy łatwo odpiąć, zostawiając na szybie sam uchwyt. Ułatwi nam to przeglądanie nagrań w domu. Nie wszystkie funkcje w aplikacji działają tak, jakbym sobie tego wymarzył, ale niewykluczone, że zostaną jeszcze poprawione, a apka uzyska kolejne aktualizacje. Biorąc jednak pod uwagę cenę, zwłaszcza przy okazji cyklicznych promocji, uważam, że jest to świetny wybór, a wideorejestrator sprawdzi się do swoich zadań i posłuży na lata. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym sprzęcie. Będę też wdzięczny za wszelkie lajki i za sprawdzenie pozostałych recenzji na bezprzepłacania.pl. Pozdrawiam i do usłyszenia.